Rozmowa A gościem Sygnałów Dnia jest pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, filozof, wykładowca akademicki. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, witam panią redaktor, witam państwa, dzień dobry. Panie profesorze, chciałoby się powiedzieć, że tydzień Polski rozpoczyna się w Parlamencie Europejskim, no ale jeżeli mamy być precyzyjni, to chyba trzeba by było powiedzieć bardziej tydzień antypolski, bo Parlament Europejski będzie się zajmował Polską no, w różny sposób. Zresztą jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Jutro debata na temat decyzji polskiego Trybunału, wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Panie profesorze, jak pan patrzy już na te, nawet nie wiem które, kolejne sesje Parlamentu Europejskiego, które są dedykowane Polsce, tak jakby Unia Europejska w zasadzie nie miała ważniejszych problemów niż chociażby wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, chyba że nie ma. No tak, to rzeczywiście stało się niedobrą tradycją, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, ale nie tylko. Parlament tutaj jest szczegółowy. No praktycznie na każdej sesji coś się dzieje. No, ale to też jest tak, że to jest praca organiczna, że tak powiem, wykonywana przez przedstawicieli polskiej opozycji, bo oni wiedzą, że jakikolwiek temat podsunął Polski, to większość to przyjmie i zaakceptuje. W Parlamencie Europejskim mam do czynienia z czymś w rodzaju tyranią czy dyktaturą większości, więc a Polska jest tej mniejszości, jest rządzona przez rząd raczej konserwatywny, co już samo w sobie jest naganne, a więc każda okazja jest dobra. Opozycja rzeczywiście robi co może, żeby podsuwać kolejne okazje, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, ale i tak to zostanie przejęte. Panie profesorze, przepraszam, to ja dopytam. Ja dopytam, zdaniem pana profesora, gdyby nie było tych inicjatyw posłów, europosłów polskich z partii opozycyjnych, to nie byłoby tej intensywności zajmowania się i tak naprawdę atakowania Polski, no bo przecież do tego to się sprowadza. Do tego się sprowadzają rezolucje Parlamentu Europejskiego. Z pewnością byłoby tego mniej, a jeżeli by posłowie polscy stali na stanowisku, że to są wewnętrzne problemy krajowe i takie sprawy powinny być rozwiązane w kraju, a nie na forum europejskim, no wtedy tych debat chyba prawie w ogóle by nie było. No więc to jest, to tak działa. A Parlament Europejski rzeczywiście to jest instytucja bardzo szczególna. Ci posłowie często znajdują się w stanie niezwykle rozemocjonowanym, porównywalnym z amokiem. To jest bardzo silna większość lewicowa, która działa z furią przeciw wszystkim przejawom tego, co może uchodzić za postawę bardziej konserwatywną. Dlatego wystarczy drobiazg, prawda, pstryknięcie palca i oni już natychmiast wpadają w ten swój stan i ta kolejna debata i kolejne tam groźby, inwektywy. Oni nawet ostatnio, jak pani redaktor wie, zaczęli grozić Urszuli von der Leyen, że jak się nie pospieszy i nie zada Polsce jakichś razów finansowych, to oskarżą o opieszałość komisję przed Trybunał Sprawiedliwości. A ta jutrzejsza debata jest o tyle wyjątkowa, że wystąpi pan premier. To jest jego inicjatywa, żeby przyjechać. Będzie to tak zwana debata kluczowa, we wtorek rano się one zwykle odbywają w Strasburgu. Najprawdopodobniej pojawi się pani Ursula von der Leyen, ktoś z aktualnej prezydencji. Również być może przewodniczący parlamentu, mówię być może, bo on przed ostatnimi czasy był chory, przebywał w szpitalu we Włoszech z powodu zapalenia płuc, ale z pewnością będzie. No i później będą przewodniczący grup się wypowiadać, w tym również mówiący te słowa, a później już będzie tak zwana jazda. No co to znaczy, panie profesorze, ta tak zwana jazda?
Przepraszam, bo to zwykle używa się takiego słowa debata, że w parlamencie jest debata. No to nie jest debata, to po prostu ta większość wściekła zaczyna no, te swoje popisy retoryczne. Oni wychodzą już z przygotowanym tekstem, no i mówią, jak Polska to jest straszny kraj i jak szybko trzeba ukarać i tu parlament nie odpuści, bo parlament to jest najbardziej demokratyczny parlament świata i on sobie nie pozwoli, żeby w Polsce działy się takie rzeczy. No więc tak to będzie wyglądać. Natomiast to, że parlament, że pan premier przyjeżdża do parlamentu, to myślę, że to jest dobrze, bo ten sygnał wyjdzie poza parlament. Sam parlament jest miejscem kompletnie hermetycznym, jakiekolwiek argumenty, natomiast te słowa pana premiera powinny wyjść poza parlament. Pamiętajmy, że obraz Polski jest skrajnie nieprawdziwy i zdeformowany przez media głównego nurtu, bo one powielają właściwie to, co u nas można przeczytać w Gazecie Wyborczej. To jest tak jakby jedyny dostęp do Polski informacyjny był poprzez Gazetę Wyborczą. To samo można znaleźć w Frankfurter Allgemeine, El Pais, Corriere della Sera i tak dalej. Więc ignorancja to jest ten mur, który nas otacza. I dlatego wystąpienie pana premiera to może doprowadzić do pewnego wyłomu, bo myślę, że to, co pan premier powie, będzie jakoś tam później relacjonowane, nawet jeżeli w formie ograniczonej. Panie profesorze, ta jutrzejsza debata będzie poświęcona, przynajmniej takie jest założenie, wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. To jest ten wyrok, który stwierdził, w zasadzie popierając i odnosząc się do poprzednich orzeczeń Trybunału, że w Polsce najważniejszym prawem jest konstytucja. Przez całe lata opozycja, wspierana między innymi przez Parlament Europejski, demonstrowała w Polsce z hasłem konstytucja, twierdząc, że właśnie najważniejszym prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucja. Kiedy to stwierdził parlament, przepraszam, Trybunał Konstytucyjny, to nagle mamy zwrot w opowieści i opowieść jest taka, że to jest prawny polexit, a Komisja Europejska wydała oświadczenie, że najwyższym prawem na terenie Unii Europejskiej jest prawo Unii Europejskiej, które stoi powyżej prawa konstytucyjnego. Jak pan profesor na to patrzy? No przez całe lata Parlament Europejski wspierał i razem z polską opozycją krzyczał konstytucja. Teraz rozumiem, że już ta konstytucja jest no, przynajmniej prawem podrzędnym. Już się nie liczy. No to pokazuje stan aktualny Unii Europejskiej, a także stan naszego środowiska prawnego, prawniczego. Więc ta wyższość prawa europejskiego, czy pierwszeństwo prawa europejskiego, to jest coś, co pojawiło się w takiej intensywności względnie niedawno, bo czegoś takiego nie ma w traktatach, nie ma słowa, zdania, słowa, niczego nie ma na ten temat. To zwykle się tak interpretowało, że tam, gdzie Unia ma swoje wyłączne kompetencje, tam prawo europejskie jest najważniejsze. To jest to dość rozsądne. Natomiast problem się zaczął w tym chwili, kiedy Unia zaczęła te swoje kompetencje rozszerzać na lewo, że tak powiem, to znaczy dając rozmaite interpretacje rozszerzające i wypowiadając się w kwestiach, gdzie takich kompetencji przyznanych nie ma. I wtedy pojawiła się ta pałka w rodzaju pierwszeństwa prawa europejskiego, a to, co zrobił nasz Trybunał, to wskazał, że Trybunał Sprawiedliwości, Unia Europejska miesza się w sprawy, które do niej nie należą, na przykład sprawy z ustroju sądów, stwierdzania, kto jest sędzią, kto sędzią nie jest.
I tutaj my stoimy na gruncie konstytucji, natomiast ten główny nurt sędziowsko-prawniczy w Polsce chce walczyć z reformami polskimi i z rządem polskim. No i stąd właśnie uznali, że ten Trybunał orzekł niewłaściwie. To pokazuje jednak tę demoralizację tego środowiska. To znaczy, że oni tak naprawdę walczą o swoje wpływy polityczne, a mają w nosie konsekwencje orzecznicze, mają w nosie taką suwerenność kraju. Znaczy oni by wszystko oddali, byle tylko zachować te swoje przywileje, to wszystko by oddali podmiotowi zewnętrznemu. Także to jest... Przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, filozof, wykładowca akademicki, a ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie profesorze, ale zastanawiam się, myślę, że bardzo wiele osób zadaje sobie pytanie, jaki jest cel tych działań, bo Unia Europejska miała być, przynajmniej takie były założenia wtedy, kiedy powstawała, miała zapewnić dobrą współpracę państw europejskich, która da pokój, da szansę na rozwój gospodarczy, no, uchroni Europę przed takimi dramatycznymi konfliktami, jakim były obie wojny światowe, szczególnie ta druga wojna światowa. Dzisiaj mamy taką sytuację, w pewnym momencie już nawet nienawiść, bo to chyba tak by trzeba było powiedzieć, niechęć, obrażanie, traktowanie jak państwa drugiej kategorii, mówienie o zagłodzeniu. Teraz mamy sytuację w Holandii, gdzie siły polityczne w tym kraju apelują do rządu holenderskiego, by ten blokował pieniądze dla Polski. No, w gruncie rzeczy trudno nie powiedzieć, że to jest jakiś objaw niechęci, no po prostu wobec Polski, wobec Polaków, bo jak można inaczej odczytywać takie działania? I takie słowa też, które padają. Tak, no tu mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo silną zmianą w Europie. To się zaczęło od Jean-Claude Junckera i Timmermansa, którzy orzekli, Jean-Claude Juncker orzekł, że komisja jest ciałem politycznym. Jeżeli ciałem politycznym, to ma polityczną agendę. Pamiętajmy, że w Unii rządzi lewica. Prawica praktycznie nie istnieje. Znaczy Europejska Partia Ludowa, na której czele stoi nadal Donald Tusk, kupiła całą tę lewicową agendę. Wobec tego rządy prawicowe, które się umacniają, utrwalają swoje wpływy, zmieniają prawo, są traktowane jako coś wrogiego. I celem Unii, jeżeli pani pyta się, jaki jest cel tych działań, to celem jest odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i odsunięcie od władzy Fideszu na Węgrzech. Tak, żeby no tak, nie było, ale panie profesorze, ja dopytam, no rozumiem, celem jest obalenie władzy w Polsce. To oczywiście nie ma nic wspólnego z demokracją, to są działania pozademokratyczne, no w ogóle przeczące demokracji. Natomiast no jednak wypowiedzi o tym, że się zagłodzi Polskę, czy mówiące o tym, że w Niemczech kultura prawna jest na takim poziomie, że nie ma żadnego zagrożenia upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, nawet jeżeli politycy wybierają polityków na sędziów, a w Polsce to jest inaczej, no, to jest jednak objaw niechęci do Polski, nie tylko do polskiego rządu. No trudno odbierać to tylko tak, że pani, nie wiem, Barley czy ktokolwiek inny nie lubi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie, no ona mówi o zagłodzeniu Polski, ona mówi o Polakach, mówi o Polsce, nie o Jarosławie Kaczyńskim.
To jest, tu się odsłaniają oczywiście te rozmaite kompleksy uprzedzenia. Używane tu często bywa słowo jaka postawa czy nastawienie neokolonialne. I coś w tym jest. To znaczy, jak doszło do połączenia Europy Zachodniej z Wschodnią w jedne te struktury europejskie, no to jednak nastawienie było takie, że ta wschodnia Europa to są, ja wiem, czeladnicy, uczniowie czeladnicy, my tu się będziemy nimi opiekować, będziemy ich uczyć. Jak się używa noża i widelca, no i z czasem oni pewnie na tym skorzystali i będą nam wdzięczni, ale po pewnym czasie myśmy przestali być tymi uczniami i czeladnikami i no, zaczynamy dbać o własne interesy i to już wtedy to wywołuje tę reakcję. No jak to, no ci czeladnicy, no przecież wiadomo, że oni są gorsi, ponieważ no, to są kraje w większości z przeszłością kolonialną, ta wyższość kolonialna już nie może się wyrażać w stosunku do krajów afrykańskich na przykład. Oni tu mają potężnego kaca moralnego i poczucie winy, natomiast może się wyrażać bardzo dobrze w stosunku do Europy Wschodniej, zwłaszcza tych krajów, które są bardziej konserwatywne. Więc oni tutaj chcą nas przyuczać. No, chociaż nam i w tym wypadku kac i moralne poczucie winy powinno być bardzo silne, bo jednak miliony ofiar zamordowanych w fabrykach śmierci i miliony ludzi, których poniżano, traktowano jak niewolników, więc ten wyrzut sumienia cały czas powinien tkwić, szczególnie w politykach reprezentujących chociażby taki kraj jak Republika Federalna Niemiec. Panie profesorze, chciałabym zmienić temat i poprosić pana o komentarz do słów pana wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Pan wicepremier mówi na łamach tygodnika Sieci, że żadnym szantażom Polska nie będzie ulegać i będzie bardzo stanowczo bronić swojej suwerenności, czy to w relacjach z Unią Europejską, czy też jeżeli chodzi o atak na naszą wschodnią granicę, granicę z Białorusią. A w Gazecie Polskiej dodaje, że są dwa fronty. Jeden to jest właśnie na granicy, czyli ten na granicy z Białorusią, a drugi front to jest w Warszawie. Jak pan patrzy na ten drugi front? Bo to jest rzeczywiście niesamowite, jakie określenia padają wobec działań polskich żołnierzy, polskich strażników granicznych, którzy chronią granicę Rzeczpospolitej. Mówi się o tym, że to są ludzie, którzy budują obozy koncentracyjne, że to są ludzie, którzy odpowiadają za eksterminację. Teraz jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej, zresztą od początku tego konfliktu z Białorusią skrajnie prorosyjskiej, porównuje działania Polski do rzezi Ormian w 1915 roku. To są, można powiedzieć, że chyba trudno sobie wyobrazić, żeby propaganda białoruska, czy przede wszystkim ta płynąca z Kremla, no, miała lepsze pole działania niż to, które dostaje które budują jej niektóre polskie media. No cóż, ja wielokrotnie się wypowiadałem na ten temat, że to jest nieszczęsna polska tradycja, że obok tej wspaniałej, prawda, tradycji suwerennościowej mamy też tę tradycję antysuwerennościową. Znaczy, największe pragnienie to jest oddanie suwerenności zewnętrznemu podmiotowi, a największym wrogiem jest ten, który suwerenności broni. No, oni to już przechodzą przez kolejne etapy furiactwa, te inwektywy, które się pojawiają, te jakieś zestawienia pokazują ich stan ducha, a ponieważ nie mają nic do powiedzenia, wobec tego to wszystko idzie w tę straszną wulgarność. I paradoks polega na tym, że to są ci ludzie, którzy się prezentują jako mądrzejsi od reszty Polaków, wybitniejsi, lepiej wykształceni.
jaka swoista arystokracja. I ta arystokracja ducha, intelektu używa języka ostatnich chamów, prawda? To jest ta arystokracja, której chamstwo nie opuszcza i przebija w każdym słowie, w każdym ruchu. Proszę zwrócić uwagę, jak się wypowiadają artyści, pisarze. No aż strach słuchać, to lepiej porozmawiać z niewykształconym czy słabo wykształconym, prawda, rzemieślnikiem, murarzem, niż z artystą czy pisarzem, którego język jest pewien bluzgu i takiej prymitywnej nienawiści. Panie profesorze, to ja zapytam na koniec, bo niestety musimy kończyć, ale o to jeszcze muszę zapytać. Gdzie są pana zdaniem i dlaczego następuje taka gdzie są źródła i dlaczego następuje nobilitacja tego wulgaryzmu, chamstwa, czegoś, co przez całe wieki w Polsce uchodziło po prostu za prostactwo i brak kultury? No, to długo by o tym mówić, ale no, proszę zwrócić uwagę, że w ogóle żyjemy w czasach wulgarnych. To znaczy wolność słowa polega na mówieniu, na obrażaniu przede wszystkim. Z jednej strony mamy cenzurę poglądu, a z drugiej strony można być coraz bardziej wulgarnym. A to zostało wykorzystane jako broń polityczna. Chodzi o to, żeby zdezawuować, żeby nie uczynić, żeby traktować nas jako wrogów, jako śmieci, prawda? To jest broń polityczna używana przez opozycję bardzo świadomie, żeby zdehumanizować, prawda? Przedstawić tę stronę rządzącą jako tą stronę najgorszą, bez godności, prawda? Nawet bez jakichś rysów człowieczeństwa. No. Rzecz niesłychana w ogóle, która się dzieje. A to, że inteligencja do tego dołącza, to już jest zupełnie bulwersujące. I tutaj stawiamy kropkę. Pan profesor Ryszard Legutko, filozof, wykładowca akademicki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za widzenia. Była to rozmowa dnia.